Hodowca, który ma w swoim stadzie chorobę, którą dzisiaj omówimy, w stosunku do stada wolnego, może zaobserwować następujące problemy: 2 razy więcej ronień, dwa razy więcej przypadków zatrzymania łożysk, spowolnienie przyrostów u młodzieży, 3 razy więcej chorych cieląt, dwa razy większa śmiertelność cieląt i jałówek, do 30% więcej przypadków zapalenia wymienia. Zmniejszenie produkcji mlecznej o ponad 5%, zwiększenie liczby komórek somatycznych do 20%. Dzisiaj omówimy chorobę, o której z całą pewnością słyszeliście, a być może nawet macie ją w swoim stadzie. Mowa oczywiście o BVD. A ja nazywam się Maciej Zimnoch, jestem lekarzem weterynarii i wraz z poem Wambulans przygotowaliśmy dzisiejszy odcinek. Nie tracąc czasu, zaczynajmy! Czym jest BVD? Bovine Viral Diarrhea wirusowa biegunka bydła. Jest jedną z najczęściej występujących chorób zakaźnych bydła, i z powodów, które wymieniłem, stanowi poważny problem ekonomiczny. Skąd się bierze BVD i jak się rozprzestrzenia? Do zakażenia osobnika, który wcześniej nie miał styczności z wirusem czyli wrażliwego, zwanego czasem podatnym lub naiwnym. Dochodzi na skutek bezpośredniego kontaktu z zakażonym zwierzęciem lub pośredniego, np. przez sprzęt do obsługi bydła, poidła itd. Osobnik wrażliwy staje się wtedy przejściowo zainfekowany i sieje wirusa wraz z wydzielinami i wydalinami przez okres około 2-3 tygodni. Duża część zdrowych, dorosłych osobników nie będzie miała w tym czasie żadnych objawów klinicznych. Te, które jednak mają objawy chorobowe, gdy tylko zaczną wytwarzać przeciwciała, trwa to zwykle 2-3 tygodnie. Szybko wracają do zdrowia i uzyskują długotrwałą odporność na wirusa. Wirus nie rozprzestrzenia się łatwo od zwierzęcia przejściowo zainfekowanego na osobnika wrażliwego, ponieważ nie wydala on tak dużych ilości patogenu, w przeciwieństwie do osobników trwale zakażonych, PI, persistent infected. Które to wydalają wielokrotnie większej ilości wirusa. Dlatego też to właśnie PI są głównym źródłem rozprzestrzeniania się BVD w stadzie. Osobniki PI, trwale zakażone, do końca swojego życia będą wydalać bardzo duże ilości wirusa z wydzieliną nosową, śliną, mlekiem, moczem, kałem, nasieniem, a także wydzielinami dróg rodnych. Trzeba zapamiętać, że zwierzę rodzi się PI i umiera PI. Skąd więc się biorą? PI. Jeśli ciężarna krowa zostanie zakażona pomiędzy około 40 a 120 dniem ciąży, kiedy to układ odpornościowy płodu kształtuje się i uczy się rozpoznawać własne tkanki, może przyjąć wirusa jako część własnego ciała i już do końca życia tak go traktować, nie wytwarzając przeciwciał. Pobierając krew od PI znajdziemy duże ilości wirusa, ale brak przeciwciał. Gdy wirus zaatakuje ciężarną sztukę, Konsekwencje będą zależne od okresu ciąży. Od 0 do 40 dni nastąpi resorpcja lub poronienie. Pomiędzy 40 a 120 dniem, jak już powiedzieliśmy, wytworzenie PI. Powyżej 120 dnia ciele może urodzić się słabe lub z wadami wrodzonymi. Dlatego kluczowa jest ochrona matek przed infekcją w czasie ciąży. W tym miejscu chciałbym tylko wspomnieć, że wyróżniamy szczepy cytopatyczne i niecytopatyczne. Zakażenie cytopatycznym szczepem wirusa BVD może również powodować u zwierząt PI wystąpienie śpiertelnej choroby błon śluzowych BVD-MD z krwawą biegunką, gorączką i zmianami błon śluzowych jamy ustnej, a także owrzodzeniami pyska, nosa, krawędzi kopyta i szpary międzyracicowej. Zwierzęta te padają zwykle w ciągu dwóch tygodni. Jak rozpoznać BFUD? Jeśli wystąpiły już objawy kliniczne u osobnika przejściowo zainfekowanego, to najczęściej są to gorączka, biegunka, zapalenie płuc, spadek mleka, zwiększona liczba komórek somatycznych w mleku, resorpcje, poronienia, urodzenie, cielęcia z wadami rozwojowymi, spadek odporności, tym samym większa podatność na inne choroby. Objawy te nie są specyficzne dla tej jednostki chorobowej. To znaczy, że ich wystąpienie nie da jednoznacznej informacji o tym, że stado zmaga się z BVD. Mogą być natomiast wskazówką dla lekarza, który zleci stosowne badanie diagnostyczne. Diagnostyka laboratoryjna BVD. Przeciwciała. Pojawiają się we krwi zwierząt po upływie 2-3 tygodni od zakażenia. Dopiero wtedy możemy wykonać testy potwierdzające ich obecność lub brak. W celach diagnostycznych możemy dostarczyć do laboratorium próbki krwi, lub mleka. W przypadku pozytywnego wyniku badania serologicznego kolejnym krokiem powinno być poszukiwanie zwierząt trwale zakażonych (PI) za pomocą laboratoryjnych badań mononuklearnych rt które umożliwiają wykrycie wirusa BVD. Niestety takie badanie nie należą do tanich, a trzeba objąć nimi całe stado. Koszty można obniżyć dzięki grupowaniu próbek od 20 sztuk w jedną próbkę zbiorczą. Jeżeli próba zbiorcza ma wynik pozytywny, to bada się poszczególne próbki surowicy od tych 20 sztuk. W ten sposób wyłania się sztuki trwale zakażone. Jeżeli podoba Ci się materiał, który oglądasz, daj łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Kliknij również dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych odcinków. W ten sposób pomożesz nam rozwinąć kanał. Jak leczyć BVD? Nie ma leków pozwalających na bezpośrednią eliminację wirusa. Leczenie osobników wykazujących objawy klinicznego zakażenia polega na leczeniu objawowym, czyli takim, które będzie poprawiać dobrostan zwierzęcia i umożliwi przeżycie do momentu wytworzenia przeciwciał. Jeśli to możliwe, takie osobniki powinny być. Odizolowane od zdrowej części stada. W innym wypadku mogą być źródłem nowych zakażeń. Jak zapobiegać i zwalczać BVD? Biosekuracja prowadzona pod nadzorem lekarza zwiększa efektywność zwalczania BVD. Działania w tym zakresie warto podejmować, ponieważ umożliwiają ograniczenie negatywnych skutków również innych czynników zakaźnych. Kwarantanna jest nieodłącznym elementem biosekuracji. Określa zasady wprowadzania do stada nowych zwierząt. Powinna trwać 3-4 tygodnie, tak aby potencjalnie zakażone zwierzęta zdążyły wytworzyć przeciwciała i przestały siać wirusa. Jeśli nie mamy pewności, czy zakupione osobniki nie są PI, jest to ostatni moment na wykonanie testów przed wprowadzeniem ich do stada. Jeśli nie ma w gospodarstwie przewidzianego miejsca do izolacji nowych zwierząt, ostatecznie może do tego celu posłużyć wiata, garaż czy stodoła. Nowo przybyłe zwierzęta należy włączyć do programu szczepień wykonywanych w stadzie. Prowadzenie szczepień, ale nie eliminowanie cieląt trwale zakażonych, powoduje, że wirus BVD cały czas utrzymuje się w hodowli. Wielu hodowców ocenia ryzyko zawleczenia choroby do własnego stada jako niskie i bagatelizuje problem. Większość właścicieli nowo zakupionych zwierząt, zapytanych o to, czy dostali wyniki badań w kierunku BVD, mylnie powołuje się na urzędowe zaświadczenie o zdrowiu zwierząt, które wyłącznie oznacza, że są one wolne od chorób zwalczanych z urzędu, do których w przypadku bydła zalicza się pryszczycę księgosłuż, zarazę płucną bydła, chorobę guzowatą skóry, chorobę niebieskiego języka, wąglik, gruźlicę, brucelozę, enzotyczną białaczkę bydła, gąbczaste encefalopatię. W tym wykazie nie ma wirusowej biegunki bydła. To znaczy, że nie wiemy nic o ewentualnym zakażeniu BVD. Czy jeśli występuje w stadzie BVD, to czy wszystkie osobniki już przechorowały? Można by podejrzewać, że jeśli choroba występuje w stadzie od dłuższego czasu, każde zwierzę miało już kontakt z wirusem i wytworzyło odporność. Zarówno jednak badania, jak i doświadczenie pokazują, że w dużych stadach zwykle trafiają się pojedyncze osobniki, które są jeszcze wrażliwe i mogą stać się przejściowo zainfekowane. Siejąc wirusa. A będąc cielnymi, urodzić kolejnego osobnika PI. Jak wybrać szczepionkę przeciwko BVD? Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów szczepionek. Mogą się one różnić tym, że patogen w nich zawarty może być martwy lub żywy. Odstępy pomiędzy dawkami przypominającymi mogą wynosić 6 lub 12 miesięcy. Różny jest poziom odpowiedzi immunologicznej cechują się różnym stopniem bezpieczeństwa stosowania podczas ciąży. Wiekiem osobnika, który możemy szczepić, mogą być monowalentne lub poliwalentne. To znaczy, że uodparniają od jednej choroby lub kilku. Jak widać, czynników, które trzeba wziąć pod uwagę, jest wiele i nie można jednoznacznie wskazać, która szczepionka jest najlepsza. Decyzja o jej wyborze powinna zostać podjęta wspólnie z lekarzem weterynarii, który przedstawi wszystkie za i przeciw w odniesieniu do konkretnej sytuacji i stada. Chciałbym zaznaczyć, że w tak krótkim filmie nie sposób wyczerpać tematu wirusowej biegunki bydła, a część informacji musiała zostać spłycona i uproszczona. Materiał ma charakter informacyjny i stworzony został w celu zwrócenia uwagi na duży problem, jaki niesie ze sobą obecność BVD w stadzie. Sytuacja każdej hodowli jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. W tym celu należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który przedstawi możliwe metody diagnostyczne i zaproponuje program zwalczania dostosowania do możliwości konkretnego stada. Mamy nadzieję, że materiał okazał się pomocny w zrozumieniu groźnej jednostki chorobowej, jaką jest BVD. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i udostępnijcie ten materiał dalej. W ten sposób wesprzecie rozwój kanału i przyczynicie się do budowania świadomości wśród hodowców. A być może za jakiś czas uda nam się wyeliminować tą groźną chorobę z naszego kraju. Zachęcamy Was również do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której znajduje się artykuł na temat BVD. Tymczasem życzymy zdrowia dla Was i dla Waszych zwierząt. Do zobaczenia. Cześć!